Cześć, witajcie. Dzisiaj w ramach kolejnej odsłony codziennych obowiązków, które się nigdy nie kończą na gospodarstwie, zajmiemy się wyrzucaniem obornika. Taczka już czeka. Więc zabieramy się za wyrzucanie kupek. Mamy 6-7 klatek do wrzucenia gnoju. Tutaj ścieliłem, bo mamy sucho. Tutaj wyrzucimy. Tutaj mamy wyrzucić. Tutaj już mają te posiaczki mokro. No i z tej strony robimy delikatnie. Tutaj miałem paciorki, które kryłem. Ta też będzie do krycia znowu. I tu zgarniemy. Sprzęt gotowy, łopata i widły, więc naginamy. Zganiacza tutaj nie ma, jest tutaj trochę to niekomfortowo się wyrzuca, z tego względu, że muszę z każdej klatki wyrzucić na korytarz, później z korytarza, nie wjeżdżając taczką do środka, muszę wszystko narzucić na taczkę i wywieźć tam na płytę obornikową. A więc działamy, miłego oglądania.
Z tego względu, jak wspominałem wcześniej, że muszę poprzeganiać tam do oproszenia, bo się zbliżają znowu porody. I z tego względu poprzeganiałem tutaj do tej mniejszej chlewni. Tak jak wspomniałem, będę je kolczykował. Na zgłoszenie do agencji mamy miesiąc czasu od urodzenia,
i ten termin należy przestrzegać, żeby nie mieć kłopotów. Ja tam zgłaszam szybciej. 3 tygodnie mniej więcej. Mówię, to największe będę kolczykował, mianowicie te. No i za 2 tygodnie do 3 będę je znowu odsadzał. Będę umawiał pana doktora na szczepienie. No i tak w koło i tak cały czas. Dobra, dzięki za oglądanie. Na dzisiaj będzie tyle. Następnym razem coś tam znowu nagram, może jak będę wyrzucał obornik na dole. No i w przyszłości, w niedalekim czasie pokażę wam porodówkę na dole. Taką niby porodówkę. Kiedyś tam były maciory w końcach porodowych, w jarzmach, ale później poprzerabialiśmy z tatą. Poprzerabialiśmy na... Po prostu chodzą sobie luźno. Dobra. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.